Cześć, tutaj Emilia Wojciechowska, coach i trenerka mentalna. Prowadzę dla Ciebie podcast Niezarobiona Jestem, w którym uczę, jak osiągać więcej, stresując się mniej. Odcinek 14. Biznes po swojemu. Liczy się flow. Rozmowa z Michaliną Patuchą. Flow, stan przepływu, to stan pełnego zaangażowania i skupienia w pracy, który daje poczucie euforii i zadowolenia. Posłuchaj, jak w swoim życiu odkryła go Michalina i jak buduje na tym swoją firmę. Moim dzisiejszym gościem jest Michalina Patucha, która jest psychologiem, trenerem biznesu i zewnętrznym opiekunem wizerunkowym. Michalina jest właścicielką firmy MP Flow oraz kanału na YouTube w związku z marką. W codziennej pracy pracuje z menedżerami nad kompetencjami lidera przywódcy, a także z przedsiębiorcami średnich i dużych firm nad rozwojem własnej marki, budowaniem realnych, długofalowych strategii rozwoju biznesu i wdrażaniem efektywnej komunikacji w działania marketingowe. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Michalina, witam Cię serdecznie w moim podcaście. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie ode mnie. Cześć Emilia, ja się też bardzo cieszę, że zdecydowałaś się mnie zaprosić do podcastu. Super. Michalina, jako że mam taką tradycję, że na początku podcastu zapraszam moich słuchaczy do wzięcia jednego głębokiego oddechu, tak też teraz zróbmy wspólnie, Ciebie też zapraszam po to, żeby się lepiej skupić, żebyśmy były skupione na rozmowie i my, i nasi słuchacze, i żeby dać sobie taką chwilę relaksu w zabieganym dniu. Tylko jak ktoś prowadzi, jak ktoś biegnie, to nie polecam na przykład zamykać oczu, ale jeden głęboki oddech przyda się każdemu, dlatego zapraszam. Głęboki wdech i długi wydech. Super. Od razu lepiej. Dobra, Michalina, zaprosiłam Cię do mojego podcastu w ramach cyklu Biznes po swojemu, gdzie zapraszam osoby, które w jakiś sposób wyróżniają się sposobem prowadzenia swojej firmy, inspirują mnie w jakiś sposób. I na początku chciałam Cię właśnie zapytać, co dla Ciebie oznacza biznes po swojemu? Myślę, że biznes po swojemu to po pierwsze spełnienie moich marzeń, bo od zawsze miałam tak, że bardzo osadzona byłam w sobie, w tym jak chciałabym działać, co chciałabym robić. Czasem było to odbierane pewnie, że idę pod prąd, czasem, że jestem odważna, czasem, że robię wiele rzeczy naraz, czyli że chwytam wiele srok za ogon, bo z takimi informacjami zwrotnymi też się spotykałam. Natomiast dla mnie faktycznie biznes po swojemu to właśnie spełnienie marzeń, a z drugiej strony to też wolność do tego, żeby właśnie działać w zgodzie z wartościami i realizować swoje cele. Pięknie. Bardzo, bardzo to razem ze mną tutaj rezonuje. A jakie to marzenie, jakie cele Ci do tego popchnęły? No myślę, że tutaj znowu odwołam się do tego, co powiedziałam, czyli ta wolność, ta potrzeba wolności, bo od zawsze w zasadzie ja mam duszę artystyczną, bo z pierwszego wykształcenia w ogóle jestem wokalistką i to zawsze powodowało, że przełamywałam pewne schematy, wyłamywałam się z pewnych standardów, co oczywiście może brzmieć pięknie i jest piękne, natomiast w świecie zawodowym też dawało pewne trudności spowodowane pewnymi ograniczeniami i ramami, więc to, co popchnęło mnie najbardziej w stronę właśnie swojej firmy, swojej działalności i działania samodzielnie, to chęć decydowania o swoim losie zawodowym i też chęć realizowania swoich pasji, bo mam ich wiele. Jedną z tych pasji jest właśnie tworzenie, taka twórczość, która w tej kreacji marketingowej no, ma swoje miejsce, ma swoje ważne miejsce. Drugą taką moją pasją jest bycie z ludźmi, bycie blisko ludzi i takie życie z nimi, nie tylko właśnie jako społeczność, ale też właśnie w biznesie, gdzie możemy coś tworzyć razem, być partnerami i to też właśnie pozwala, to jest częścią mojego firmowego życia. No i rozwój, bo rozwój też jest dla mnie istotny i chyba bym skłamała, gdybym nie powiedziała, że codziennie się czegoś uczę, prowadząc firmę i to jest dla mnie bardzo fajna rzecz. No to jest chyba konieczność, żeby codziennie się czegoś uczyć, prowadząc własną firmę, jak myślisz? Tak. No myślę, że jeśli, nie wiem, ale to już mam tak właśnie od tych nawet czasów, kiedy śpiewałam bardzo dużo, kiedyś takie usłyszałam zdanie, że jeśli kiedyś stwierdzisz, że już wszystko umiesz, to wtedy zacznij się zastanawiać, że coś jest nie tak. I tak mam też w biznesie. Ciągle mam takie wrażenie, że jeszcze czegoś się muszę nauczyć, że jeśli jeszcze czegoś nie wiem, ciągle coś mnie zaskakuje i czasem oczywiście mam takie momenty, że jestem taka osadzona, mówię super, wow, w ogóle świetnie idzie, po czym przychodzi taki dzień, kiedy sobie myślę, Boże, gdzie ja jestem?
Także jest to taka, w ogóle biznes dla mnie to taka przestrzeń, w której spotykają się różne skrajności, gdzie raczej mało jest takiej względnej stabilizacji. Można ją wypracować, ale też myślę, że nie można oczekiwać, że będzie trwała zbyt długo, bo jest to taka właśnie przestrzeń zmian. Mhm. Tak, myślę, że wiele osób się może pod tym podpisać, że raz po prostu mogą góry przenosić, a raz spadają z tych gór w te dołki i myślą aż o zamykaniu własnego biznesu. Mhm. Ale myślę, że to, że o tym mówimy, to tylko pokazuje, że to jest normalne i niezależnie też od skali biznesu, niezależnie od rodzaju biznesu, pojawia się wszędzie. Jakie ty masz doświadczenia? Ty pracujesz też z przedsiębiorcami, z firmami. Czy u nich też widzisz właśnie te takie górki i dołki? Myślę, że widzę. W ogóle ostatni czas, już nawiązując do tego, że mamy pandemię i wiele biznesów dotknęło bardzo trudnych też dni, trudnych miesięcy, można mówić już trudnego roku, to trochę nawiązując do tego, ale trochę też idąc jeszcze wcześniej, to co się działo i to co się dzieje teraz, to górki i dołki to jest coś, czego ja tak naprawdę uczę się cały czas, żeby to akceptować, żeby się też nie zniechęcać. Jak pracuję z przedsiębiorcami, to też uczymy się znajdować pewne szanse w takich miejscach, które właśnie wydają nam się pozornie beznadziejne. To jakby życie biznesowe i w ogóle życie uczy mnie tego, że w każdej sytuacji można znaleźć jakieś wyjście, trzeba przede wszystkim chcieć go szukać, bo myślę, że to jest najważniejsze, więc dla mnie czy góra, czy dołek, to tak naprawdę staram się nie przywiązywać za bardzo do tego, co jest teraz, cieszyć się z tego, ewentualnie szukać rozwiązań, natomiast nie oczekiwać, że będzie tak zawsze. I tego też uczę przedsiębiorców, z którymi pracuję. Myślę, że bardzo przydatna postawa. Okay. Ale wcale nie taka prosta. Co innego mówić o tym i wiedzieć, że to jest potrzebne, a co innego ja po ludzku naprawdę przeżywam i frustrację, i zniechęcenie, i zmęczenie, i też euforię, bo jestem też, no wiadomo, emocjonalną osobą i lubię się cieszyć, lubię celebrować sukcesy, lubię się nakręcić czasem, tak? Bo poczucie takiego flow, takiego, że to ma sens, to ma po prostu większe znaczenie, to jest dla mnie super, natomiast jednocześnie razem z tym uczuciem, że lubię to czuć, albo też nie lubię czegoś czuć, uczę się, że to minie, tak? Czyli, że i ta dobra perspektywa może się za chwilę skończyć, przy czym nie nakręcam się jakoś specjalnie, no ale z drugiej strony to daje nadzieję, że nawet jak jest gorzej, to też będzie jakaś zmiana, także no, ale emocjonalnie jest to praca do wykonania cały czas. Tak, zdecydowanie. Michalina, nazwa twojej firmy to jest MP Flow, gdzie MP to są twoje inicjały, a ta druga część flow mnie interesuje. Cóż to takiego jest dla ciebie, że aż znalazło się w nazwie twojej firmy? No flow to generalnie koncepcja psychologii pozytywnej. Ja jestem psychologiem i od samego początku, kiedy zaczęłam pracować z ludźmi, otworzyłam swoją firmę, to wiedziałam, że chcę się skupiać na tej drodze właśnie budowania zasobów, rozwijania zasobów, budowania też takiego poczucia właśnie sensu, które we flow jest ważne po to, żeby właśnie robić coś, co jest dla nas ważne. Też tej radości, zabawy i tego zatracenia się czasem, bo no ja, tak jak powiedziałam, jestem artystką z pierwszego wykształcenia i uważam, że to jest też moją jedną z tych mocnych stron. I dla mnie flow, tak naprawdę ja zanim wiedziałam, co to jest flow, może to takie w koncepcji psychologii, to dla mnie flow było w ogóle bazą mojej pracy, tak? Na scenie, praca właśnie śpiewając, praca grając zespołem, czując muzykę całym ciałem, żeby to w jakiś sposób też zaprezentować, oddać ludziom, to tak naprawdę to flow, czasem koncerty trzygodzinne mijały w sekundę i to było niesamowicie budujące, to było niesamowicie radosne, ja to wspominam z ogromnym takim sentymentem, ten czas, w którym tak naprawdę liczyło się to, co robimy tu i teraz i to było takie uwalniające, to pozwalało nam naprawdę no, grać pięknie, porozumiewać się bez słów w zespole. I to jest coś, co tak naprawdę trochę nieświadomie, bo zanim oczywiście to zrozumiałam, to było coś nienazwanego, co mnie prowadziło po prostu przez te pierwsze kroki w biznesie. Natomiast to było coś, co potem, jak się okazało, jest takim moim, nie wiem, nazwałabym to DNA biznesowym, tak? Czyli jeśli ja pracuję, to ja chcę czuć, że ta praca coś daje ludziom, że ta praca sprawia mi radość, że jeśli przedsiębiorca zaczyna ze mną pracować, to też czuję jakiś wyższy sens w tej swojej pracy, ale z drugiej strony czuję też tą radość właśnie tworzenia, czy gotuję, czy tworzę jakieś szkolenia, czy jakieś kursy, czy chcę rozwijać swoją firmę lokalną, usługi, nie wiem, kosmetyczne, o to, żeby to nie było takie sztuka dla sztuki, bo robimy, bo wszyscy robią, bo to trzeba, bo teraz są takie trendy, tylko właśnie, żeby w tym było takie poczucie, że kurczę, robię to, bo to lubię,
A nawet jak czasem już tego nie lubię, bo się obrażam na to, no to po coś kiedyś wybrałem, czy wybrałam ten zawód i jest w tym coś dla mnie więcej, nie? Jest jakiś powód, dla którego to wybrałam. I stąd też to flow, czyli najpierw nieświadomie, potem zaczęłam gdzieś to sobie składać, te wszystkie puzzle. No i nie wyobrażałam sobie chyba nazwać inaczej firmy niż właśnie coś, co będzie oddawać całą tą misję, jakby nie było, w którym kierunku chcę podążać. Czy w firmach swoich klientów też starasz się im tę filozofię flow przepływu wprowadzać, jakoś zachęcać do tego, żeby z tej perspektywy spojrzeli na swoje działania? Mhm. To jest dobre pytanie, bo po iluś tam latach pracy z klientami myślę, że gdybym w taki sposób, bo ja mówię o tym, co ja czuję, co ja myślę, jakby po co to robię, natomiast myślę, że jak klienci nie są psychologami i nie w każdym zaszczepią od razu takie poczucie flow, z tego powodu, że każdy startuje z innego miejsca i każdy ma też inne oczekiwania, inne potrzeby, inne problemy. I to, z czym ja się często spotykam w biznesie, to jest pewnego rodzaju zmęczenie, pogubienie, to jest brak zasobów czasowych na to, żeby coś zrobić. I nie zawsze, nie wszyscy, może nie chciałabym tego tak uogólniać, bo nie wszyscy potrzebują na przykład osadzenia flow, bo ja pracuję z dwoma grupami, jakbym tak miała określić, przedsiębiorców. Pierwsza to jest taka, gdzie to jest bardzo silny wizjoner, który tego flow ma bardzo dużo. Tylko przez to, że tego flow ma bardzo dużo, to nie ma tam miejsca na planowanie, na strategię, na konsekwentne działania, na robienie wszystkiego krok po kroku, na wytrzymywanie pewnego napięcia. I to jest taka pierwsza grupa, w której chyba nie zaszczepiam za bardzo flow, tylko pozwalam je zrozumieć i uporządkować, bo to jest też ta taka druga strona flow, że ona nas może tak popchnąć i my się trochę możemy pogubić, bo mamy za dużo pomysłów. Natomiast druga grupa, z którą pracuję, to jest właśnie, to są osoby, które mają flow albo nie wiedzą, że mają, bo powiedzmy bardzo intuicyjnie podejmowały pewne decyzje i pewne zmęczenie właśnie powoduje, że to flow tracą. I tam faktycznie myślę, że zdarza mi się pracować nad tym, żeby tego flow z powrotem poszukać. Bo jakby w tym założeniu mojej pracy z przedsiębiorcami zawsze zakładam, że był jakiś powód, dla którego wybrali tę, a nie inną branżę. Także odpowiadając tak, ale w dwóch kontekstach, że czasem rozumiemy flow i trochę jest kracamy, przykracamy, a czasem robimy tak, że szukamy go, odkrywamy na nowo i sprawdzamy, czy ono jeszcze może nas tutaj popchnąć do pracy. A jak to flow jest obecne w twojej firmie, w sensie w twoim zespole, bo nie jesteś jednoosobową działalnością, tylko budujesz swój zespół. Jak to się przejawia w waszych codziennych wspólnych działaniach? Pewnie to pytanie częściowo by odpowiedzieć na nie mój zespół, jak u nich to się przejawia. Natomiast z mojej perspektywy, z perspektywy osoby, która deleguje zadania, zarządza tym naszym wspólnym polem zadań, tym w ogóle zagospodarowaniem czasu, no to mam zawsze z tyłu głowy taką intencję, żeby każdy w tej naszej pracy zespołowej znalazł coś, w czym się czuje dobrze, w czym może się rozwijać, w czym czuje też swój sens taki, żeby miał po prostu ochotę to robić. Raczej nie jestem osobą, która kogoś do czegoś zmusza, więc nawet szukając zadań, czy nawet naszych przestrzeni rozwoju, naszej firmy, to nie zawsze realizuję tylko i wyłącznie swoją wizję, ale też chcę, żeby osoby, które mają jakąś wizję, mogły się też realizować w sposób zgodny ze sobą. Wtedy uważam, że to flow jest najbardziej takie bliskie nam i wtedy jest też najbardziej wartościowe. Także oczywiście różnie bywa, bo różne rzeczy też czasem musimy zrobić. Nie zawsze jest to nasze ulubione zadanie, natomiast staram się, żeby każdy miał swoje takie, taką przestrzeń, w której też się czuje dobrze i która pozwala mu po prostu się też rozwijać w firmie. Właśnie jak umawiałyśmy się na podcast, to rozmawiałyśmy trochę o tym, jak funkcjonuje twoja firma i powiedziałaś, że masz taką zasadę first who, then what, czyli najpierw kto, a potem co. Opowiesz więcej o tym, jak to działa? Tak, to jest w ogóle zasada, która mi tak by mnie uderzyła bodajże w zeszłym roku pod koniec, bo czytałam książkę Jacka Santorskiego o przywództwie, książkę I, przywództwo, rozmowa o przywództwie i utratach, chyba się ta książka nazywa teraz, żeby mnie przekręciła, o tej integracji w ogóle wartości z nowymi trendami, technologią i w tym wszystkim, co się dzieje. I tam wśród właśnie różnych takich case study, różnych refleksji, którymi autorzy się dzielą, to pojawiło się właśnie takie zdanie first who, then what i to po prostu bardzo mocno we mnie zarezonowało, że ja tak właśnie dobieram osoby, z którymi pracuję, bo tych osób tak naprawdę ja nawet naszych klientów czasem mam wrażenie takie, że
budujemy coś więcej niż tylko zadania, które wykonujemy i że są tacy klienci, z którymi mamy naprawdę wyjątkowe współpracę i tak samo też z moim zespołem, też traktuję ich jako partnerów, którzy tworzą razem z nami pewne rzeczy. I faktycznie mam tak, że bardzo ważne jest dla mnie to, kto jest po prostu ze mną w parze, tak? Kto ze mną tworzy tą jakość, co jest dla niego ważne, co chciałby też realizować i to jest dla mnie bazą. Do tego oczywiście dochodzą tak samo ważne kompetencje, czyli jakaś specjalizacja, czymś, czym dana osoba się zajmuje, ale faktycznie te wartości, partnerstwo, uczciwość, jakaś etyka, no jakaś bardzo ważna etyka pracy, no to są rzeczy, które no po prostu nie wyobrażam sobie pracować z kimś, kto tego nie realizuje, nie reprezentuje swoim zachowaniem i to jest właśnie ta zasada first who then what dla mnie, czyli najpierw to, na czym bazujemy, jakie wartości, a potem dopiero co razem będziemy robić. Mhm. Ja mam takie marzenie, żeby każda firma po prostu zatrudniająca pracowników miała takie podejście. Tak mi tego brakowało gdzieś tam, jak jeszcze pracowałam na etacie, brałam udział w procesach rekrutacji, gdzie nie wiem, brakowało tam, nie wiem, żebym miała może trochę rok więcej doświadczenia albo jakieś tam umiejętności, które mogłabym szybciej się nauczyć. No i widać było na rozmowie, że niby było fajnie, no a później feedback, że jednak się nie udało, bo czegoś tam brakowało. I ja poczułam połączenie z firmą i myślę, że rekruter ze mną i kurczę, dlaczego by nie dali szansy, żeby zobaczyć, jak to może się zmiksować fajnie razem. Mm-hmm. Ja tak teraz jak to powiedziałaś, to w ogóle pomyślałam sobie, że to moja, jakby moja głowa mi produkuje tutaj mnóstwo różnych kontrargumentów do samej siebie, bo myślę, że to brzmi super i że chcielibyśmy w ogóle, ja też bym chciała, żeby było wiele takich firm i z wieloma firmami pracuję nad wdrożeniem pewnych wartości, albo nad utrzymaniem pewnych wartości, albo nad pewną zmianą pewnych przekonań na temat zarządzania, bo też z menadżerami, z kierownikami bardzo dużo pracuję z kadrą zarządzającą i myślę, że to jest taka sytuacja idealna, którą chcielibyśmy mieć i ja ją wyznaję, natomiast ja też wiem, jakie trudności to niesie za sobą, bo to jest coś, czym ja się kieruję, natomiast ja naprawdę popełniłam mnóstwo błędów, cały czas popełniam i ja myślę, że to też może być takie uwalniające, że my możemy popełniać te błędy jako osoby zarządzające i chyba chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo odczułam taki ciężar po prostu, jak to powiedziałaś, że chciałabyś, żeby było w tak wielkich firmach, że tak wręcz powinno być i powinniśmy do tego dążyć, a jak tak nie mamy, jak Michalina, no to jesteśmy złą firmą, nie? A u mnie tak naprawdę no codziennie, jakby ja mam takie trudności, ja też czasem muszę zrobić krok w tył, ugryźć się w język, tak? No, to są normalne rzeczy, myślę, które są po prostu ludzkie, codzienne i mam też czasem zły poniedziałek albo mam zły piątek i nie podchodź do mnie, bo po prostu już jestem zmęczona, więc ja oczywiście też bym chciała bardzo, żeby wszyscy się rozwijali i wszyscy szli w takim kierunku, ale przede wszystkim też jesteśmy ludźmi i pozwólmy sobie to wszystko przeżywać, co się dzieje i uczyć się siebie i wtedy będzie zdecydowanie łatwiej. To tak, chciałam to tylko powiedzieć. Okej. Okay. Nie, no absolutnie nie chciałam, żeby to zabrzmiało jako oskarżenie. Nie, tutaj bardziej chodzi mi o to, że mamy skłonność potem do uproszczeń ogólnie, nie? Że jakby sobie taką budujemy, że dobra, to Michalina ma tak w firmie, no to coś chyba z moją jest nie tak. Tak. No. To właśnie a propos, biznes po swojemu, to trzeba wiedzieć właśnie, co jest dla mnie ważne, jak ja chcę prowadzić firmę. Biorę sobie jakieś tam inspiracje z różnych źródeł, ale to właśnie trzeba też przefiltrować przez siebie, przez swój biznes, przez swój model biznesowy. No nie wszystko da się jeden na jeden wprowadzić u siebie. Mm-hmm. Ja się z tym w pełni zgadzam i wręcz przypomniało mi się takie zdanie kiedyś, które usłyszałam na studiach, że jeśli chcesz pracować z ludźmi, musisz być kimś, a żeby być kimś, to musisz wiedzieć, kim jesteś. I to jest, myślę, bardzo trafne, nie tylko w pracy, no, praca z ludźmi, zarządzanie to przede wszystkim praca z ludźmi, ale to jest bardzo trudne pytanie, kim jesteś. I myślę, że ty w swojej pracy pewnie też wielokrotnie tego poszukujesz z klientami i odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Mamy tyle wdrukowanych po prostu przez całe życie powinności, tego, jakie nasze role powinny być, tak, jaką zbroję powinniśmy nakładać w pracy, zarządzając właśnie, albo występując, albo mówiąc coś mądrego, że mam wrażenie, że łatwo się pogubić po prostu. Mm-hmm. Mówię to ja poszukująca cały czas. Kim jestem? No, wszyscy poszukujemy przez całe życie, nie? Tak, dokładnie. No. Filozoficznie to się zrobiło. No ale to tak trochę jest, że
jak czujemy, że nas coś uwiera, ja przynajmniej tak mam, ale też pracując z osobami tak jest, że cały czas nas coś uwiera, coś byśmy chcieli zmienić i to poszukiwanie tego pytania, ok, to w którym momencie przestanie mnie uwierać i czy jestem gotowa zrobić to, co sprawi, że przestanie mnie to uwierać, nie? Czy to jest na pewno też ergonomiczne, bo czy to nie sprawi, że na przykład moja firma się rozsypie, bo długo pracowałam, żeby coś tam było i zgadzałam się na to uwieranie. O taka, widzisz, filozoficzna część takiej rozmowy. Jak już tak zaczęłyśmy o tym, kim jesteś, tym trudnym pytaniu, to ja właśnie zauważyłam ostatnio u kilku klientek, jak ciężko wprowadzić niektóre zmiany, jeśli chodzi o rozwijanie swojego biznesu, gdzieś tam wchodzenie na wyższy poziom, na przykład zatrudnianie pierwszych pracowników albo właśnie zarządzanie zespołem, żeby jakoś sprawniej funkcjonował. Jak trudno się oddzielić od takiego, no takiej właśnie tożsamości, którą mamy wdrukowaną. Na przykład, gdy zaczynamy pracę jako freelancer, freelancerka, no to mamy taką tożsamość, tak? Prowadzę jednoosobowy biznes. Potem zaczyna się taki moment w biznesie, kiedy fajnie by było kogoś zatrudnić, ale zatrudniamy, ale ciężko nam się przestawić z tego, że ja jestem jednoosobową działalnością, bo to już jest właśnie gdzieś tam wdrukowane w to, kim jestem. Jestem ciekawa, czy miałabyś tutaj takie jakieś porady dla osób, które faktycznie zaczynają zatrudniać swoich pierwszych pracowników, nie tylko jakichś tam podwykonawców, tylko faktycznie już kogoś, kto będzie razem ze mną moją firmę rozwijał. Takie porady na pierwsze kroki w zarządzaniu. To jest w ogóle pytanie, myślę, które spędza sen z powiek chyba większości przedsiębiorców, którzy potrzebują po prostu kogoś, kto razem z nimi coś zacznie tworzyć. I tutaj chyba nie mam jasnej podpowiedzi. Mogę powiedzieć, co ja, co mi pomogło. Mhm. Ja też tworząc moją firmę, no, pracowałam tak naprawdę na samym początku sama na swój rachunek. Odpowiadałam za wszystko. Wszystko robiłam własnymi mocami przerobowymi, według własnej wizji, na własnym doświadczeniu, które też się wzbogacało dzięki temu, że to robiłam. I w momencie, w którym przyszła konieczność albo przyszła szansa na to, żeby kogoś zaprosić do tego tutaj wspólnego miejsca, to oczywiście pojawiło się mnóstwo obaw, tak? Czy ten ktoś będzie potrafił zrobić coś tak jak ja? Myślałam, że tak. Nie. Nikt nie jest mną, tak? Nikt nie ma tych doświadczeń, nikt nie ma tej wizji, więc tutaj tak naprawdę cała praca polegała na tym, żeby w głowie też przepracować wewnątrz siebie to takie przekonanie, że ktoś, skoro chce pracować ze mną, dla mnie to powinien robić wszystko tak jak ja. Nie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, jeśli ty tworzysz coś, to ty to dalej tworzysz, możesz oddelegować to, co jest wystandaryzowane, jasne, powtarzalne na samym początku. Chyba, że zatrudniasz specjalistę, który uzupełnia twoje doświadczenie, twoją wiedzę i ma się zająć czymś, co tak naprawdę będzie realizowane według jego wizji, nie twojej. Więc niestety, ale tutaj nie ma za bardzo takich dróg oczywistych. Trzeba sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, kogo potrzebuję, jak ma mnie wesprzeć, czy ma mnie właśnie wspierać, czy ma coś zrobić za mnie, czy ma rozwinąć jakiś nowy kanał, nie wiem, sprzedaży, działalności, czy czegokolwiek innego. I to znowu jest pytanie do siebie, czego ja potrzebuję i jak to zrobię, żeby to oddać, bo w ogóle oddawanie odpowiedzialności jest bardzo trudne, tak? Zwłaszcza kiedy jest ten etap, gdzie jesteś ty przedsiębiorcą, wszystko robisz sam, sama i nagle musisz część oddać i nagle pojawia się taki, no nie wiem, tak sobie teraz pomyślałam, jak ten syndrom opuszczonego gniazda czy czegoś. No coś takiego, że nagle coś tracisz, kontrolę, tak? Nie masz tego. I dla osób z takim wysokim poczuciem kontroli, dla perfekcjonistów, na przykład ja jestem też perfekcjonistą, bo lubię wszystko mieć na tip-top i dobrze, to jest po prostu trudne. A no tak jak pracuję z przedsiębiorcami, no to sporo znam naprawdę osób, które wykazują no taki perfekcjonizm i on też doprowadził do tego, że robią to, co robią i robią to dobrze. Więc no jest tam mnóstwo takich pułapek, w które możemy wpadać i to, co ja mogę doradzić na podstawie tylko i wyłącznie swoich doświadczeń, na podstawie tego, jak ja to rozwiązałam, to po prostu robić wszystko w zgodzie ze sobą. Tak? Czyli jeśli czuję, że coś chcę oddać, to oddaję. Jeśli czuję, że czegoś nie chcę oddać, to tego nie oddaję. Ale też uczyć się delegowania, pracować nad sobą, że okej, jeśli już oddałam, to oddałam i teraz
ta osoba ma to zrobić i ona ma się też albo na tym nauczyć, albo powiedzieć jakiś błąd i go potem naprawić. Żeby też nie matkować, bo też ja na przykład często z tym się spotykam, że przedsiębiorcy coś oddają, a potem robią to drugi raz za tą osobę. Więc tak naprawdę tracą ten czas, emocjonalne koszty są wysokie, no finansowe też jakby nie było, no bo trzeba za tą pracę zapłacić. I to jest bardzo zgubne, więc albo mówimy A i idziemy w A i rozumiemy, czym jest A, no albo nie mówimy i zostajemy w punkcie, w tym, w którym jesteśmy. To taka moja refleksja. Robią albo kontrolują wykonanie tego zadania tak bardzo dokładnie, sprawdzając, patrząc na ręce, co też jest robotą. Oddali robotę po to, żeby wziąć tak naprawdę dwa razy większą, bo tak. Najpierw zlecić, wytłumaczyć, potem to wszystko sprawdzić dokładnie po tej osobie. To jest podwójna robota, a mieli mieć łatwiej, mieli mieć lżej. Tak, to znaczy ja tutaj jeszcze rozróżniam taki etap przejściowy takiego wdrożenia, bo jednak we wdrożeniu ta kontrola jest istotna, tak? Czy wszystko, na co się umówiliśmy, jest wykonywane tak, jak się umówiliśmy, ale ona nie jest po to, żeby coś za kogoś wykonać, tylko po to, żeby się jeszcze dotrzeć, dopracować. No a potem ta kontrola w myśl zasady ufaj i kontroluj, to jest właśnie nic innego jak sprawdzanie, już też nie takie dokładne, ale jednak też dalej sprawdzanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy wszystko idzie tak, jak się umówiliśmy, no po to też, żeby utrzymać jakość. To jest też ten aspekt, myślę, który jest ważny dla przedsiębiorców, nie? Ale nie robić za kogoś, bo to jest właśnie podwójna praca. Mówiłaś o tym perfekcjonizmie, który właśnie nie pozwala oddać, no bo ja zrobię najlepiej, ja wszystko wiem, właśnie ja mam swoją wizję. I to jest coś, z czym się bardzo często spotykam właśnie, że no nawet jak już ktoś kogoś zatrudnia, no to boi się mu oddawać zadania. Ma kogoś gotowego przyjąć te zadania, ale tego nie dam, tego nie dam, tego nie dam. I w końcu kończy się tak, że ta nowa osoba nie ma nic do roboty. Jak właśnie pokonać ten perfekcjonizm? Jak trochę puścić te kontrole, żeby no, w sobie ulżyć? To dwie rzeczy od razu przyszły mi do głowy. Pierwsza taka, że nie delegujemy wizji, czyli wszystkiego, co jest nasze, miękkie, co nakreśla kierunek, no chyba, że jesteśmy firmą, ale to od tego raczej u przedsiębiorców ja nie spotykam, która brałaby kogoś, przynajmniej u tych małych przedsiębiorców, od właśnie nakreślenia nowych kierunków rozwoju i realizacji ich, bo to nakreślenie kierunków to jest jedno, ale jeszcze realizacja tych kierunków, więc raczej wizji nie delegujemy, delegujemy wszystko, co jest już w jakiś sposób wystandaryzowane i wtedy ten strach jest mniejszy. W strachu też nie ma nic złego, no bo wiadomo, że każda zmiana powoduje, że trochę się boimy, tak, tego, co się wydarzy, kiedy ja to zrobię i to jest okej. Natomiast to, co jest najgorsze i czego raczej lepiej byśmy nie robili, to takie projektowanie sobie wszystkich możliwych scenariuszy, tak? Co ktoś spieprzy, jak spieprzy, jakie będą konsekwencje, jeszcze nic się nie wydarzyło, ale ja już widzę, że to się zaraz wydarzy i tak naprawdę nie pomogę mu, nie powiem, nie skontroluję, niech się pomyli, a potem się na niego obrażę, że się pomylił i nasza współpraca się skończy. Ja takich sytuacji też widzę sporo i tutaj myślę, że to jest kwestia właśnie tej pracy nad sobą w tym momencie, żeby sobie nie projektować, ale też żeby ćwiczyć komunikację. To jest coś, co ja myślę, że jest w ogóle bazą do wszystkiego, jeśli chcemy gdzieś z ludźmi pracować, czy zarządzać, czy rozwijać firmę, czy sprzedawać. No jakby wszędzie ta komunikacja jest istotna, żeby właśnie komunikować precyzyjnie, z szacunkiem i żeby też rozumieć swoje emocje i też emocje drugiej osoby. Okej. Powiedzmy, że już mamy na pokładzie pracownika czy pracowników, no i tutaj pojawia się takie bardzo częste pytanie, jak motywować? W sensie, ja to tak trochę rozumiem, że chodzi o to, żeby jak zarazić pracowników tą swoją wizją, misją, żeby oni chcieli właśnie dla nas pracować, no nie tylko dlatego, że zarabiają pieniądze, chociaż wiem, że niektórzy tutaj mogą, no a po co innego się chodzi do pracy, ale żeby faktycznie współtworzyli z nami firmę. Jak tym zarażać, żeby inspirować? Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia i ja jestem tutaj trochę w opozycji do takich ogólnie przyjętych zasad, że powinno się tylko chwalić, albo powinno się robić jakieś tam systemy motywacyjne, bo ja też pracuję z różnymi branżami i wiem tak naprawdę, że różne branże przyciągają różne typy osób i pewne zawody też charakteryzują się różnymi potrzebami, jeśli chodzi o motywację, tak? Handlowiec będzie chciał mieć wynik, będzie lubił rywalizację, tak bardzo uogólniam, bo też oczywiście są inni handlowcy. Osoby, które pracują blisko ludzi, są takie pomocowe, będą chciały mieć satysfakcję z pracy, więc myślę, że przede wszystkim to, co może zrobić przedsiębiorca, to dobrze rozpoznać, kogo ma w swoim zespole, co to za osoba, przede wszystkim być z nią, porozmawiać, poznać, jeśli powiedzmy
tych szczebli jest więcej, to też nauczyć menadżera w taki sposób pracować, tak, żeby znał swój zespół, żeby potrafił działać wspólnie. Niektórzy lubią właśnie działać zespołowo, niektórzy lubią mieć wolność, niektórzy lubią mieć święty spokój, inni lubią właśnie widzieć swoje wyniki, jeszcze inni lubią się tym chwalić, w jakiś sposób celebrować. Zresztą no jakby wiesz, bo też pracujesz, tak, jedni na tej skali introwertyzmu, ekstrawertyzmu będą tak, że będą po prostu trąbić naokoło, czym się zajmują, będą się z tego cieszyć i dla nich to takie, powiedzmy, społeczne uznanie będzie bardzo ważne. Inni będą po prostu lubili dobrze wykonać swoją pracę, widzieć samodzielnie jakiś tam swój wynik i będą na przykład się świetnie czuli, jeśli po prostu zostaną zwyczajnie docenieni przez szefa, więc tego jest bardzo dużo i myślę, że jedyną radą, którą można tutaj dać, to żeby znowu nie ulegać żadnym trendom, ani nie szukać gdzieś z zewnątrz, bo nie działa, tylko się zastanowić, co ja mogę zrobić, żeby poznać tych ludzi, którzy ze mną pracują. Czasem wystarczy po prostu ich zapytać, nie? Czego potrzebujecie, co mogę zrobić, żeby wam się lepiej pracowało. I w większości przypadków, zaskoczę was, oni to powiedzą po prostu, czego potrzebują. Także, proste. Tak, proste, ale też trudne, no bo boimy się tej informacji zwrotnej, boimy się, że nam coś powiedzą, że nie działa, nie będziemy wiedzieli, jak odpowiedzieć. I to jest też ludzkie i myślę, że to znowu sprowadza się do tego, żeby menadżer po prostu, czy właściciel firmy, przedsiębiorca wiedział o sobie, jak reaguje w takich sytuacjach i wiedział, jak się na taką sytuację przygotować. Mhm. Czyli przedsiębiorco, szefie, poznaj siebie sam, a potem poznaj pracowników. Tak, zresztą też wiele takich koncepcji dotyczących przywództwa mówi o tym, tak, że ta samoświadomość lidera, pogłębianie tej samoświadomości, praca nad sobą, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, to są wszystko kompetencje współczesnych liderów, które powodują, że pracownicy z nimi chcą zostać, bo też no jakby myślę, że dla nikogo żadna nowość, ten słynny cytat, że ludzie odchodzą nie od firmy, tylko od szefa, więc to działa też w drugą stronę, jeśli chcemy ich przyciągnąć, jeśli chcemy, żeby zostali, no to my pracujemy nad sobą tak, żeby oni chcieli z nami zostać i wtedy wszystko będzie okej, tylko będzie wymagało pracy. No tak, jak wszystko. Przepraszam, nasza rozmowa jest rozczarowująca, bo trzeba pracować. Nie, myślę, że moi słuchacze to są tacy, którzy akurat wiedzą, że ta praca jest potrzebna, że samo nic nie przyjdzie. Tak myślę. Ja też tego cały czas uczę, że to wymaga pracy po prostu, no. Nic samo nie ma złotych tabletek, tak? Złotych środków. No dobrze, tak. Słucham cię dalej. Ja też jak chociażby pracuję z klientami indywidualnie w treningu mentalnym, to później mówię, kończymy proces i mówię, to teraz twoja kolej, musisz pracować indywidualnie, samo nie przyjdzie. To, że mieliśmy proces, to jest jedna rzecz, ale to jest początek dopiero, teraz się zaczyna twoja praca. Więc no zdecydowanie to cały czas, zwłaszcza prowadząc własny biznes, ta praca jest potrzebna nad swoim biznesem, nad sobą, nad swoimi przekonaniami. To jest cały czas, się nigdy nie kończy. Mm-hmm. Tym bardziej, że my mamy taką jako ludzie tendencję do właśnie upraszczania sobie, do wchodzenia w pewne przekonania, schematy i czasem po prostu możemy się w tym pogubić. A jeszcze dzisiejszy świat, który nas ciągle bodźcuje, że coś powinniśmy, że coś mamy zmienić, no to już w ogóle też nam wcale nie ułatwia. Zdecydowanie. Michalina, tak cały odcinek właśnie rozmawiamy o twojej firmie, a poza tym, że na początku przedstawiłam, czym się zajmujesz, tak dokładnie nie powiedziałyśmy, czym właściwie w MP Flow zajmujecie, a to jest bardzo ciekawe, bo łączycie firmę szkoleniową, coachingową z agencją kreatywną, a przynajmniej łączyliście, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Ale podpowiedz, jak takie, powiedzmy, dwa różne światy połączyć w jedną markę i jak to komunikować, jak to reklamować? Mhm. No właśnie, tutaj wywołałaś ten temat, to od początku. MP Flow to jest właśnie firma, która powstała z potrzeby pomagania ludziom w rozwoju i taki był ten pierwszy zamysł i ten rozwój definiowaliśmy sobie jako właśnie ludzi, których trzeba rozwijać, czyli kadra zarządzająca, pracownicy, wszystkie kompetencje miękkie, pewna też taka sfera organizacji tej pracy, podnoszenia efektywności, to było taką naszą pierwszą nogą i drugą nogą to było usprawnienie tej komunikacji zewnętrznej, tak, czyli wszystkiego, co wychodzi do klienta, po to, żeby to precyzyjnie komunikować, podnosić efekty, no i to jest ta część właśnie ta marketingowo-kreatywna. I dla mnie od początku to było bardzo jasne i bardzo spójne, bo ja w ogóle z tej właśnie sfery kreatywnej, z tej sfery komunikacyjnej z ludźmi, reklamowej się wywodzę, bo to zanim założyłam też firmę i prowadziłam bloga i prowadziłam też marketing innej firmy, więc to było cały czas obecne w moim życiu, plus ta psychologia, która uzupełniała tak naprawdę ten klimat. W międzyczasie właśnie też zostałam trenerem i to tak naprawdę bardzo się ze sobą łączyło, bo jeśli wchodziliśmy do firmy, no to ogarnialiśmy
komunikację zewnętrzną, plus pracowaliśmy z ludźmi po to, żeby oni ze sobą w środku się jeszcze lepiej komunikowali i tak naprawdę cała firma się wzmacniała i mogła się rozwijać. To było nasze założenie. Natomiast z zewnątrz już nie jest to takie czytelne, ponieważ my wokół komunikacji, wokół psychologa, wokół marketingu, wokół kreacji mamy wiele różnych skojarzeń i to jest coś, co tak naprawdę zajęło mi trochę czasu, paradoksalnie mi, osobie odpowiedzialnej za komunikację, żeby poukładać naszą komunikację tak, żeby klienci, którzy nas w jakiś sposób widzą i kojarzą, nie do końca nas znają, bo jeśli ktoś mnie nie zna, to wiedział, o co może mnie zapytać. Natomiast my też szerzej zaczęliśmy wychodzić z komunikacją marketingową też przez pandemię. Przez to, że pojawiły się jakieś u nas wolne moce i stwierdziliśmy, ok, wykorzystamy na nasz własny marketing i nagle, boom, okazało się, że nie jest to do końca takie czytelne. I to jest tak naprawdę to, że to teraz rozdzielamy, będziemy w zasadzie rozdzielać, więc możecie śledzić, jak będziemy to rozdzielać. Teraz już się zobowiązałam publicznie, że na pewno będziemy to robić. To będziemy rozdzielać tę część marketingową dla przedsiębiorcy, żeby mógł faktycznie zająć się swoim marketingiem i go dobrze poprowadzić, ewentualnie właśnie zlecić to komuś i wiedzieć, jak to delegować. Od tej części szkoleniowej, która się opiera właśnie o pracy z ludźmi, pracę właśnie taką bardziej krótkofalową, ale no bardziej na kompetencjach już tych osób, żeby one po prostu były przygotowane. No i będziemy, tak naprawdę już zaczęliśmy to robić, bo już powstała grupa Facebook i osobna strona dotycząca właśnie marketingu. Dalej będziemy te kroki rozdzielania prowadzić. Oczywiście nie zrobimy tego takim chirurgicznym cięciem, bo nie da się tego tak zrobić, ale proces został rozpoczęty i tak naprawdę no myślę, że ten rok to jest czas, kiedy chcemy to po prostu w klockach naszej komunikacji zewnętrznej poukładać. I no, i tak to właśnie wyszło. Mhm. Czyli powstaną jakieś dwa osobne twory ostatecznie? Myślę, że tylko w komunikacji, bo de facto nasze działania się nie zmienią, ponieważ no my cały czas robimy to samo. Czyli cały czas albo prowadzimy komunikację zewnętrzną poprzez media społecznościowe, poprzez kreację marketingową, bo to są filmy, jakieś materiały wideo, tworzenie treści, czasem wsparcie w tworzeniu jakichś produktów, kursów. To jest wszystko coś, co my tak naprawdę też logistycznie ogarniamy, bo my mamy też specjalistów, którzy właśnie są odpowiedzialni za wideo, za grafikę, za strony internetowe i tak naprawdę to jest rzecz, która bardzo dobrze nam funkcjonowała przez lata i teraz też dobrze funkcjonuje, więc trzeba to jedynie opakować trochę inaczej po to, żeby to było bardziej czytelne. No i druga rzecz, która powstanie, to taka sfera szkoleniowo-rozwojowa dla przedsiębiorcy, który ma albo bardzo małą firmę i nie ma zespołu, albo ma niewielką firmę, niewielki zespół, tak żebyśmy mogli po prostu wejść do tej firmy i w jakiś sposób ich wesprzeć. I to na pewno komunikacyjnie też zostanie rozdzielone, jak i gdzie. Jeszcze do końca nie mam takiej jasnej wizji tego, natomiast małymi krokami po prostu oddzielamy to, co jest już takim produktem i wypychamy w świat. Także to będziemy się skupiać na tym, żeby po prostu dzielić na mniejsze kawałki tortu. Mhm. A uważasz, gdy ktoś jest jeden, ma jednoosobową działalność i nie chce rozbudowywać zespołu, i ma różne zainteresowania, na przykład jest coachem, nauczycielem angielskiego i jeszcze popołudniami zajmuje się jogą śmiechu. Mhm. Czy on jest w stanie to wszystko połączyć i jakby jedną komunikacją mówić, co robi, kim jest, czy to raczej rozdzielić? Mam takie często pytanie, jak ktoś mnie pyta, słuchaj, robię to i to, robić jeden fanpage czy dwa fanpage'e? W ogóle pierwsze, co pomyślałam sobie, o, to ja, tylko nie joga śmiechu, tylko kiedyś śpiewałam, prowadziłam marketing i jeszcze był czas, że prowadziłam zajęcia fitness w ogóle, także było tego sporo, tylko jeszcze wtedy nie było takiego Instagrama prężnie działającego w ogóle. Ja myślę, że z perspektywy, to zależy jak na to spojrzymy, bo jeśli robimy personal branding, czyli robimy osobę, tworzymy wizerunek osoby, która jest jakaś, która ma swoje pasje i chce się tym dzielić, myślę, że okej. Okay. Natomiast jeśli chcemy stworzyć produkt taki, gdzie chcemy go potem rozwijać, to myślę, że tutaj warto byłoby się zastanowić nad tym, żeby to jednak rozdzielić. Ale to wszystko zależy od tego, jaki mamy na to plan. Bo jeśli chcemy to rozwijać i iść szerzej i potem zrobić właśnie jakąś stronę, kurs, szkołę tej jogi śmiechu, no to okej. Okay. Ale jeśli to jest naszą pasją i chcemy tylko od czasu do czasu gdzieś tam coś zrobić, to myślę, że nakład czasu, pracy, finansów byłby po prostu bardzo duży. I to trzeba też sobie jasno jakby odpowiedzieć na takie pytanie, ile mam zasobów, żeby to zrealizować. No właśnie, to jest to zawsze, zazwyczaj brakuje czasu. Tak.
albo brakuje też pieniędzy, bo można coś oddelegować. Natomiast pytanie, czy jest to warte? Jeśli chcemy faktycznie, żeby to był naszym produktem jakimś, czy rozwijało naszą część działalności, no to traktujemy to wtedy jako inwestycję. Ale jeśli to robimy po to, bo wszyscy to robią i my też chcemy, ale nie mamy na to większego planu, to uważam, że jest to stratą po prostu energii. Bo czy my to zrobimy sami własnymi rękami, to jest nasz czas, nasze życie, czy oddelegujemy to komuś, to też jest po prostu jakaś inwestycja lub strata. Okej, Michalina, tak powoli zbliżamy się do końca i tak jakbym miała podsumować naszą rozmowę, to takie dwie rzeczy mi mocno wychodzą tak naprzód. Ciężka praca i samoświadomość. Dodałabyś coś do tego? Nie, ale powiem Ci, że właśnie idąc do Ciebie tutaj do nagrania tego podcastu, to pomyślałam sobie, kurczę, to jest podcast niezarobiona jestem, a ja w sumie to tak na zakładkę wszystkie spotkania akurat w tygodniu i tak wiesz, no ja trochę może nie, że w opozycji, ale ja jestem w ogóle zwolenniczką mądrego odpoczywania i właśnie takiego odpoczywania też pełną parą po to, żeby właśnie odpocząć. Natomiast jak już pracuję, to też pracuję na maksa. Czyli nie ma czegoś takiego, że sobie siedzę, coś tam skroluję, sobie tu pogram, a coś tam, tylko generalnie jak się skupiam na czymś, to chcę, żeby to było dobrze zrobione i faktycznie zgadzam się z tym, że ciężka praca, ale ciężka nie jako taki ciężar, który nas zniewala i powoduje, że tracimy radość życia, tylko taka praca, w którą wkładamy energię, w którą wkładamy siebie, jesteśmy gotowi czasem do poświęceń, no bo życie w biznesie, w ogóle życie to też nie są same kwiatki, tylko czasem to są porażki, potknięcia i musimy być na to gotowi, żeby przez to przejść, więc tutaj absolutnie uważam, że ciężka praca to jest dobre stwierdzenie. I co drugie było? Ciężka praca. Samoświadomość. Ach tak, i samoświadomość, no tak, to druga ważna rzecz, gdzie myślę, że praca też jest ciężka i też trzeba się do tego przyłożyć, tak? Nie traktować tego po macoszemu, nie liczyć na to, że kanały inspiracyjne załatwią na za nas robotę i czytanie wielu mądrych książek też zmieni po prostu nasze życie. Trzeba po prostu zakasać rękawy i pracować uważnie nad tym, jacy jesteśmy i co możemy z tym zrobić. Super, bardzo fajne podsumowanie, dzięki Michalina. Gdybyśmy chcieli Cię lepiej poznać, a na pewno chcemy, to gdzie Cię znajdziemy? No to myślę, że pierwszy kanał, na który mogę zaprosić, to Instagram, mpflow Michalina Patucha. Tam co tydzień o 9 się widzimy na Instakawkach. Jeśli słuchają nas przedsiębiorcy, którzy chcieliby rozwinąć swój marketing samodzielnie, to jest ten etap, gdzie chcą się dowiedzieć, jak to robić świadomie, to powstała grupa i dokładnie podyktuję stronę internetową marketingmałejfirmy.mpflow.pl. Tam można zerknąć i zapisać się do właśnie takiej grupy, w której są dostępne nasze webinary, takie już stricte marketingowe, ale też my budujemy właśnie taką świadomość, że pewne rzeczy warto robić, pewnych nie warto robić. No i też taki świeżutki kanał YouTube'owy w związku z marką, tam opowiadam o relacjach z klientami, jak to zrobić, żeby chcieli z nami zostać, jak już nas poznają. Także myślę, że to trzy miejsca. Super. Wszystko to zalinkujemy w notatkach do podcastu. Dzięki Ci wielkie, Michalina, za tę rozmowę. Bardzo dużo fajnych takich inspiracji, jeśli chodzi o zarządzanie firmą, zespołem. Na pewno nasi słuchacze wynotowali sobie dużo wskazówek. To... co? Trzymamy kciuki za komunikacyjny rozdział MPflow, ale żeby wszystko pozostało tak fajnie, jak jest. Dzięki Ci wielkie za rozmowę. No i do usłyszenia. A no właśnie, to jak to jest z tą niezarobioną? Michalina bardzo dobrze ujęła moje podejście do ciężkiej, a raczej mądrej pracy. Bo samo się nie zrobi, wiadomo. Ale da się robić tak, by się nie zaharowywać dla samej harówki. Notatki do podcastu i jego transkrypcję znajdziesz pod adresem emiliawojciechowska.com/14. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.